To już ten czas w roku. Zaczyna się robić coraz cieplej, coraz częściej wychodzi słoneczko, no i wychodzi też nowy Blender. Tym razem wersja 4.1. Sprawdźmy, co ciekawego się w nim pojawiło i czy te nowości przydadzą się w naszej pracy. Zacznijmy od elementu, który prawdopodobnie zepsuje większość istniejących poradników do Blendera. W prawym panelu praktycznie od zawsze była sobie opcja Auto Smooth. I wiesz, co teraz z nią będzie? No właśnie, nie będzie jej. Została całkowicie wyrzucona i zastąpiona modyfikatorem w Geometry Nodes. Samo działanie zostaje jednak takie samo, ale teraz będziemy musieli wchodzić w modyfikatory, żeby to włączyć. Kolejną rzecz, która zepsuje sporo poradników, znajdziemy w animacjach. Normalnie, tworząc animację, ustawialiśmy obiekt i wciskaliśmy klawisz I, żeby zapisać jego ustawienie. Teraz już nie będzie to tak działać. Znaczy, w sumie to dalej będzie, ale trochę inaczej. Od dzisiaj, klikając I, nie będzie pokazywał się panel pytający nas, co chcemy zapisać. Blender z automatu będzie zapisywał to, co mamy ustawione w keying set z lewej na dole. A jeżeli dalej za każdym razem chcemy wybierać konkretną wartość do zapisania, tak jak było to poprzednio, to musimy wcisnąć K. Mała zmiana, ale może trochę namieszać. W sumie to tych rzeczy zmieniających podstawy Blendera jest trochę więcej, bo jeżeli w swoich materiałach korzystałeś z Node'a Musgrave Texture, to teraz nie będziesz już korzystać, bo to też wywalili. Znaczy, wszystkie jej funkcje zostały połączone w Node'zie Noise Texture, więc dalej będziesz mógł osiągnąć ten sam rezultat, tylko po prostu będziesz to robił innym Node'em. A teraz coś, na co czekałem od wielu, wielu lat. Od dzisiaj, zamiast wchodzić w File, Import i wybierać format pliku za każdym razem, gdy chcesz wczytać jakiś model do Blendera, będziesz mógł zwyczajnie przeciągnąć wybrane obiekty na scenę, jak do każdego innego programu. Przeciągasz, upuszczasz i jest. Mega sprawa, ale do pełni szczęścia brakuje jeszcze wsparcia dla pozostałych formatów, bo aktualnie obsługiwane są tylko te. Niech dodadzą jeszcze FBX i naprawdę będę szczęśliwy. Do Node'ów jeszcze za chwilę wrócimy, ale najpierw popatrzmy na zmiany w interfejsie. Kojarzysz pewnie takie puste pola do wybierania różnych elementów ze sceny, co nie? Trzeba przyznać, że przydatna rzecz, ale nigdy nie wiadomo, co możemy do nich wsadzić. Właśnie dlatego od teraz w tym pustym miejscu będzie napisane, co tam może wylądować. Wybierak koloru też pewnie nieraz widziałeś. Spokojnie, tutaj nic nie usuwali. Po prostu nieco ulepszyli jego wygląd w taki sposób, żeby było jasne, jaki kolor aktualnie wybierasz, zamiast zasłaniać go wielką białą kropką jak wcześniej. Super fajną zmianą jest też to, że najeżdżając na ostatnio otwierane pliki, wyświetli się wersja Blendera, z której ten projekt był odpalany, a także jego rozmiar i miniaturka pokazująca projekt. Niby mała rzecz, ale jednak cieszy. Od dłuższego czasu Blender ma w sobie całkiem przydatną, ukrytą funkcję, o której mało kto wie, bo żeby się do niej dostać, trzeba przekopać się przez kilka menusów. Mówię tu o opcji Camera to View. Dzięki temu możesz tak jakby przyczepić kamerę do swojego aktualnego widoku, dzięki czemu latając po scenie będziesz to robić razem z kamerą. Tak jak widziałeś, wcześniej to było dość mocno zakopane, a teraz mamy do tego specjalny guziczek. Klikasz to i od razu działa. To tyle z interfejsu, więc możemy wrócić do Node'ów. Z tych materiałowych nie ma za wiele, ale za to sporo działo się w Geometry Nodes. Po pierwsze i chyba najważniejsze, możesz teraz tworzyć własne panele w Geometry Nodes. Oznacza to tyle, że możesz dodać panel i wrzucić do niego jakieś wartości. No i to, co wrzucisz, pojawi się w modyfikatorze jako taka rozwijana lista. Jeżeli chodzi o te ciekawsze nowe Node'y, to dostaliśmy przede wszystkim menu Switch i Index Switch, które pozwalają nam wybierać między dowolnymi elementami podłączonymi do ich wejść. A przy tym pierwszym Node'zie mamy nawet możliwość dowolnego nazywania tworzonych wejść. A jak zrobiliśmy jakąś wymagającą symulację w Geometry Nodes, to zamiast zażynać nasz komputer, będziemy mogli zrobić bake, czyli jakby zapamiętać całą tą symulację. Dzięki temu Blender nie będzie obliczał całości za każdym razem, gdy będziesz to odpalał. Tym newsem wyszliśmy z tematu Node'ów i przechodzimy do ulepszonej obsługi plików USD. Coraz częściej można spotkać ten format w internetach, więc Blender musi nadgonić. Dlatego od teraz będziemy mogli na przykład eksportować kości i shape keys. Ale zmian jest znacznie więcej. I jeszcze jedna fajna rzecz. Teraz to już chyba każdy korzysta z denoisingu scen. Jeżeli twój wybór padł na Open Image Denoise, to dostałeś właśnie powód do radości. Ten odszumiacz będzie w końcu wspierał karty graficzne. Dla nas oznacza to tyle, że wszystko będzie działało dużo, dużo szybciej. A jakość będzie identyczna jak wcześniej. Znaczy, będzie działało szybciej tylko wtedy, jeżeli masz faktycznie kartę graficzną. A na sam koniec warto dodać, że wykresy kolorów w całym Blenderze zostały mocno ulepszone. W sumie całkiem możliwe, że nawet ich nigdy nie używałeś. Ale jeżeli używałeś, to można się cieszyć, bo teraz są zdecydowanie ładniejsze i bardziej czytelne. No i to tyle z nowości. Ale mam dla ciebie jeszcze jedną, chyba to można nazwać, ciekawostkę. Od dłuższego czasu trwają prace nad ulepszeniem Eevee. Projekt ten nazywa się Eevee Next i ma przynieść mega fajne zmiany, jak na przykład możliwość wyginania obiektów w czasie rzeczywistym, czy wsparcie dla ray tracingu.
ale tak wyszło, że się z tym nie wyrobili i będziemy mogli się tym pobawić dopiero w następnej wersji, czyli jakoś za 3 miesiące. Jeżeli mimo wszystko bardzo chcesz w to poklikać, to możesz wejść na stronę Blendera i już teraz pobrać eksperymentalną wersję tego systemu. Może wywalać, może być wolne, ale raczej wszystko powinno działać. No i teraz to już na serio wszystko. Po więcej szczegółów wpadnij na oficjalną stronę Blendera w opisie.